Przejazd zabytkowego pociągu z Republiki Czeskiej do Polski, rajd zabytkowych pojazdów szlakiem zamków nad Piotrówką oraz międzynarodowa impreza Gastrofestival. A to wszystko już 21 maja. Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kończycach Wielkich, organizatorzy i partnerzy przedstawili bogaty program sobotnich wydarzeń. Główną imprezą to będzie gastrofestiwal, który organizuje gmina Piotrowice na terenie motokrosu w Piotrowicach. Natomiast wspólnie organizujemy dwa takie wydarzenia, które jeszcze nie miały miejsca na Śląsku Cieszyńskim. Mianowicie tu cały czas będziemy mówili o zabytkach, czyli będzie pierwszy międzynarodowy rajd zabytkowych pojazdów szlakiem zamków nad Piotrówką, a drugi zabytkowy z kolei będzie pociąg jeździł. Także same zabytki, mamy doświadczenia z samymi zabytkami. Jako właściciel pałacu to jest chyba usprawiedliwione. Będzie to zabytkowy pociąg, który będzie jechał z Ostrawy, będzie jeździł w zasadzie, tak powinienem powiedzieć, z Ostrawy przez Karwinę, później do Zebrzydowic będzie zaglądał na polską stronę. Pierwszy wjazd będzie o godzinie 12.17. Zapraszam wszystkich od razu, korzystając z tej okazji, 12.17 w Zebrzydowicach 21 maja. I ten pociąg będzie jeździł, przywoził turystów i finał będzie na Piotrowicach. Jednym słowem można powiedzieć, tak zaryzykuję, że tego dnia, 21 maja, wszystkie drogi będą prowadziły do Piotrowic. Skąd taki pomysł w ogóle na takie wydarzenie? Kto jeszcze się zaangażował w ogóle też w organizację tego? No tak, to jest bardzo ważne pytanie, bo tu brało szereg osób, było zainteresowanych i zaangażowanych, szereg partnerów. Jeżeli chodzi o pociąg, to wymieniłbym Stowarzyszenie Czeskie z Karwiny, SOS Karwina, które tutaj dały nam bardzo dużą pomoc w tym przedsięwzięciu. I wymieniłbym Starostwo Powiatowe w Cieszynie, które daje nam honorowy patronat nad tymi dwoma imprezami. Także jesteśmy tam zaszczyceni i dzięki temu też ranga imprezy, dużo obu imprez, mogę powiedzieć, znacznie wzrosła. Trudno właśnie powiedzieć, kiedy ten pierwszy pomysł pochodzi, bo to jest na ogół to jest proces jakiś długi. Generalnie pan starosta Piotrowic zgłosił się do mnie, żeby pomóc mu zorganizować stronę polską partnerów w tym gastrofestiwalu, a ja stwierdziłem, że coś można byłoby ciekawszego zrobić, bo potencjał jest, pomysły są, partnerzy są. Do tego dołączył też jeszcze Browar Zamkowy w Cieszynie. Bardzo się z tego cieszymy i dzięki tym licznym partnerom udało się stworzyć coś takiego, co jeszcze, powiedzmy, tutaj, no jeszcze czegoś takiego nie było. Te przejazdy będą darmowe czy płatne? Płatne. To będą z Zebrzydowic, ale symboliczne raczej pieniądze, z Zebrzydowic do Piotrowic. To będzie cena 6 zł dla osoby dorosłej, 3 zł dla dziecka do 15 lat. Także wydarzenie jest interesujące. Na niektórych przejazdach, między niektórymi odcinkami będzie grała orkiestra w ogóle w tym pociągu. Czyli można powiedzieć, że będzie jedna niekończąca się zabawa tego 21. Organizatorzy zwracają uwagę na całkiem nową propozycję, czyli pierwszy międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych nad Piotrówką szlakiem zamków. Startujemy z podbrowaru Cieszyn i jedziemy po trasie radiu. Mamy tak: pałac w Kończycach Wielkich, zameczek w Kończycach Małych, zamek w Zebrzydowicach. Finiszujemy na pałac w Petrowicach i tam przejeżdżamy już na dużą imprezę gastro. Festiwal organizowany czeską stronę i tam będzie zakończenie tego rajdu. Zapisy przyjmujemy na stronach Automobil Klubu Cieszyńskiego i również w dniu rajdu w sobotę w biurze rajdu przy Browarze w Cieszyńskim. Każdy może wziąć udział? Każdy, który ma pojazd co najmniej 30-letni, a więc mobilizujmy siebie i swoje pojazdy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.